Dzień dobry dziewczynki z poranną kawką. Słuchajcie, ja dzisiaj mam do przetestowania nowy podkład. Pokazywałam Wam ten podkład w ostatnim moim vlogu, że zakupiłam sobie podkład z Claresy Liquid Perfection High Coverage Foundation i Concealer, czyli wysokie krycie, podkład i korektor w jednym. Widzicie, jak wygląda aktualnie moja twarz. Tutaj mi wyskoczyły dwa takie małe siniaczki ostatnio. No, mam takie lekkie gdzieś tam przebarwienia. Tutaj zaczęłam przed chwileczką coś drapać. I tak moja skóra wygląda, także dzisiaj myślę, że jest idealny moment na przetestowanie tego podkładu. I dodatkowo, słuchajcie, ja tutaj ostatnio dostałam przesyłeczkę PR-ową od marki Pixi. I może ja Wam pokażę, co tutaj jest właśnie, bo sobie to też przetestujemy. Mamy takie ładne, małe opakowanie. I słuchajcie, dziewczyny, to są takie kapsułki z witaminą C. O, zobaczcie, jak to w ogóle świetnie wygląda. O! To są takie kapsułeczki i ja podejrzewam, że ją się taką jedną kapsułkę po prostu wyciska i nakłada na twarz. I tak, tą kapsułkę właśnie trzeba tutaj, o widzicie, odkręcić ten czubeczek. Boję się tego zrobić, żeby mi to nie wystrzeliło. Ok, dobra, mamy taką kapsułeczkę i wycisknę sobie ją. O, dobra, myślałam, że to jest w ogóle, wiecie co, w formie takiej płynnej, że to jest takie serum, a zobaczcie, jaki to jest taki kremik jakby, taka emulsja. W ogóle chyba nie pachnie. Jezus, jakie to jest leciutkie. Ja w ogóle tego pod palcami nie czuć. To jest jak dosłownie taka mgiełka i mamy tutaj informację, że to przepięknie nam rozświetli naszą skórę. Doda energii, nawilżenia i mamy tu, dziewczyny, witaminę C, która działa rozświetlająco oczywiście, witamina E, która również działa antyoksydacyjnie, no i mamy jakieś olejki nawilżające. Powiem Wam, że takie pod palcami jest takie troszeczkę dziwne, takie jakby ni to matowe, takie bliżej nieokreślone. Na pewno nie jest to oleiste, żeby, wiecie, palec sunął, ale faktycznie taki fajny, naturalny glow daje. Ja poczekam chwilkę, aż mi się to tak jako tako wchłonie, więc już mamy pielęgnację załatwioną na dobrą sprawę pod makijaż, więc poczekam, jak mi się to troszeczkę wchłonie, wezmę sobie łyczek kawki i przejdziemy do aplikacji tego podkładu. Chociaż powiem Wam szczerze, że ryzykuję, używając nowy kosmetyk pielęgnacyjny, którego nie znałam, nie znam i nie wiem, jak on się będzie sprawdzał pod makijażem, żeby ten kosmetyk używać pod podkład, którego też nie znam i nie wiem, jak się będzie zachowywał, ale zobaczymy. Dobra. Dobrze, ja odczekałam chwilkę i przechodzimy do aplikacji podkładu. Ja go będę oczywiście nakładać gąbeczką, natomiast ja sobie go wstrząsnę. I na samym początku powiem Wam, że ja sobie wybrałam odcień 104 Nude. Ja powiem Wam, że zanim wczoraj go kupiłam stacjonarnie, przedwczoraj, to patrzyłam na e-kobiecej bodajże, tak, z okazji właśnie tego listopadowych wyprzedaży. Widziałam, że właśnie ten podkład tam jest, ale tak go wrzuciłam do koszyka i szukałam, co jeszcze zamówić i nic nie zamówiłam i koniec końców wczoraj, przedwczoraj przy okazji, jak byłam w Hebe właśnie, to sobie pomyślałam, że a sobie wezmę ten podkład i wypróbuję. No i dobra, mamy tutaj, jeżeli chodzi o obietnicę, to tutaj jest napisane: wysoko skoncentrowana, intensywnie kryjąca, długotrwała, płynna formuła o aksamitnie matowym wykończeniu. Idealnie sprawdzi się zarówno jako korektor, jak i podkład. Stopień krycia można z łatwością budować. Makijaż wykonany minimalną ilością produktu zapewni naturalnie wyglądające wyrównanie kolorytu cery typu make-up no make-up. Stopniowe zwiększanie zaś zastosowanej ilości zagwarantuje nawet efekt pełnego krycia. No, jestem bardzo ciekawa. Też wiecie co, nie wiem jak z tym odcieniem, ale wydaje mi się, że ta 104 Nude był taki najciemniejszy. Podkład lekko płynny i ja już widzę, że ma naprawdę ładne zabarwienie. Powiedziałabym takie neutralne. Nałożymy sobie najpierw na jedną stronę twarzy palcem, w sensie dłonią. Bardzo leciutki kolor. Powiem Wam, że nawet fajnie sobie dobrałam tą 104.
po słuchaczach w internecie i się na nią zdecydowałam. Podoba mi się kolor i podoba mi się, że ten podkład jest, słuchajcie, taki naprawdę leciutki. No zobaczymy, jak będzie się sprawdzał w ciągu dnia i czy faktycznie będzie taki fajny, trwały przy tej lekkości, bo jeżeli chodzi o konsystencję, to on jest niesamowicie lekki i no jestem ciekawa. Patrzcie, kurde, ma krycie naprawdę dobre. Siniaki ogólnie jest bardzo ciężko przykryć, dziewczyny, a popatrzcie, ja tutaj nałożyłam jedną cienką warstwę. I tutaj te siniaki nawet, powiem Wam, że są bardzo dobrze przykryte. Także pierwsze wrażenie pozytywne, lekkość pozytywna. Jak on jeszcze przy tej lekkości będzie się tak fajnie, dobrze trzymał, to powiem Wam, super. Ok, jedna cieniutka warstwa, bardzo cieniutka. Kolor idealnie mi się, słuchajcie, wstrzelił. 104, czyli taki neutralny odcień, bez różowych tonów. Fajnie stapia się ogólnie z cerą. Jestem na tak. Dobra, specjalnie, dziewczyny, odczekałam kilkanaście minut po nałożeniu właśnie tej strony podkładu, bo teraz będę chciała nałożyć na drugą stronę, a zależało mi na tym, żeby odczekać, żeby zobaczyć, czy podkład nie oksyduje, czy nałożony na świeżo na moją lewą stronę twarzy będzie miał ten sam odcień, więc biorę już bezpośrednio, słuchajcie, na gąbkę. O, bardzo ładny kolor. I jejku, on jest niesamowicie lekki. W ogóle doczytałam, że jest z kwasem hialuronowym, więc będzie też bardzo fajnie niby nawilżał. Nie będzie na pewno przesuszał i nie będzie podkreślał suchych skórek. Nie oksyduje. Nic a nic. No, powiem Wam, że podkład ma naprawdę duże pole, duży potencjał. O, może tak. Powiem Wam, że to krycie jest naprawdę wystarczające. Ja podejrzewam, że jak mi tutaj te siniaki tak fajnie przykryło, słuchajcie, to on będzie świetnie nadawał się również do ukrywania jakichś przebarwień, jakichś takich blizn, nawet potrądzikowych. Super, podoba mi się. Ale z ciekawości, żeby już tak go jeszcze trochę bardziej przetestować, to nałożę sobie na drugą taką jakby lekką warstwę. Zobaczymy, czy tutaj mi tak delikatnie ten siniak faktycznie przebija, ale czy to krycie faktycznie możemy tak budować do takiego większego? Wiecie, jak to jest. Na dobrą sprawę pełen potencjał podkładu, produktu będzie do ocenienia po kilku godzinach, jak on będzie, że tak powiem, noszony. I muszę Wam powiedzieć, że to nie jest jako tako podkład zastygający, że on jak tak siądzie, to go nic nie ruszy. Tak jak na przykład w przypadku podkładu Elever Supreme Skin. On jest też bardzo delikatny i bardzo lekki, ale jak ten podkład z Elever zastygnie, siądzie, kurde, nie ma bata, nie ruszycie go niczym. Także to nie jest tego typu podkład. Ale jeżeli chodzi, słuchajcie, o konsystencję, to powiem Wam szczerze, że niesamowicie porównywalna konsystencja i w ogóle mam wrażenie, że Claressa jest jeszcze bardziej tak jakby wodnista, co jest w ogóle jakimś fenomenem, że przy tak lekkiej i wodnistej konsystencji i delikatnej formule on ma naprawdę rewelacyjne krycie. Krycie właśnie bym porównywała do Supreme Skin, że taka nawet jedna cienka warstwa, słuchajcie, jest naprawdę bardzo, bardzo delikatna. Zobaczcie, jak ten podkład wygląda nałożony na twarz jeszcze przed przypudrowaniem. No mi się to, kurde, mega podoba. I w ogóle wiecie co, ja się jaram teraz, bo naprawdę jestem w szoku. Mam wrażenie, że w ogóle ten podkład robi taki jakby blur na twarzy, takie świetne wygładzenie. Nie wiem, o ile to jest zasługa kapsułki rozświetlającej z witaminą C pod ten podkład. Będę to na pewno testowała jutro z zupełnie inną pielęgnacją, ale takie pierwsze wrażenia, rewelka. Ja wykończę makijaż, zobaczymy, jak podkład będzie się zachowywał z wykończonym makijażem, jak on się będzie, wiecie co, w ogóle pudrował, bo to też jest bardzo ważne. No,
Przypudrowałam sobie twarz i powiem Wam, że użyłam pudru również drogeryjnego. Mój hicior, totalny puder od NAM. I jest to ten puder o wysokim stopniu mikronizacji z wzbogacony kompleksem Best Filter Needed z efektem Photoshop. On jest po prostu fenomenalny i ja Wam powiem tak, rzadko zdarza się, że podkład mnie aż tak zachwyci od takich pierwszych momentów nałożenia. Po przypudrowaniu wydaje mi się w ogóle, że ja mam jakiś Photoshop na twarzy. Ta skóra jest tak wygładzona, tak pięknie promienna i ogólnie powiem Wam, że absolutnie nie widać, żebym ja miała jakikolwiek podkład czy też puder nałożony. To będzie duet idealny i powiem Wam szczerze, na razie, póki co zobaczymy jak to będzie z trwałością, ale powiem Wam, że zapomniałam już jak to jest fajnie testować nowe podkłady drogeryjne, bo wiecie, że ja ubzduram sobie jeden podkład, to używam go cały czas, czyli na przykład podkład Supreme Skin, który nie ukrywajmy troszeczkę kosztuje, a myślę, że też jest tutaj część osób, które szukają dobrych i drogeryjnych podkładów, także Claressa ta zapowiada się obiecująco. Wykańczam sobie makijaż, bronzer, róż, rozświetlacz i tak dalej. Dobra, jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że ja dzisiaj wykończyłam sobie makijaż paletką z Affect Secret Beauty. Kocham tą paletę. Bronzer jest taki przepiękny, lekko chłodny, który daje niesamowicie naturalny kontur. Ten róż przepięknie wygląda na skórze. I teraz bronzerem sobie jeszcze delikatnie zrobię oko, bo chciałabym Wam pokazać, jak przepięknie wygląda właśnie ten topper z Claressy, który swoją drogą kupiłam na promocji w Hebe. Aktualnie jest promocja dziewczyny w Hebe, że kupując jeden, dwa produkty marki Claressa jakiekolwiek, to drugi dostajemy tańszy, oczywiście minus 80%. Więc ja sobie kupiłam właśnie ten duet i ten topper robi takie wow na twarzy, na oczach. To jest ten taki najjaśniejszy, więc delikatnie sobie wykonturuję oko tym bronzerem. Zrobię kreskę. I przyjdę do Was, pokażę właśnie Wam, jak ten topper wygląda, bo on po prostu miazga. Zmiana planów, nie robimy kreski, będzie tak delikatnie, ale ja sobie kępki dokleję i pokażę Wam właśnie, jak ten topper wygląda. Powiem Wam, że on tutaj, a nie ma, ma nazwę 02 Moondust. Są trzy chyba odcienie, ja wybrałam sobie ten, bo mi tak jest taki najbardziej uniwersalny i ja podejrzewam, że on będzie świetnie mi się sprawdzał w sezonie makijażowym ślubnym na przyszły sezon. Palcem, paluchem, patrzcie, to jest taka tafla, taki błysk i on nie ma jako taką bazy takiej kolorystycznej, bo on opalizuje, on jest po prostu takim toperem, widzicie, jest czysty, nie ma bazy kolorystycznej, tylko jest taki przepiękny błysk. Paluchem sobie nałożę na sucho, bo jakbym go dziewczyny nałożyła na mokro, na jakiś klej na przykład, to ja podejrzewam, że on by tutaj taką robotę zrobił. Oh my god, pięknie się błyszczy. I wiecie co? Na karnawał i tak dalej, imprezy teraz co będą, śmiało można by było ten toper użyć też jako rozświetlacz, więc ja sobie go, patrzcie, delikatnie tu będzie się błyszczeć. No, tak. Tylko, że tak, jako rozświetlacz to są takie większe troszeczkę drobinki. Nie wiem, na ile to widać tutaj. To są takie drobinki widoczne. Nie ma bazy kolorystycznej, przez co nie robi nam tutaj takich pasków jakby. Ale ja Wam powiem, że to naprawdę świetnie wygląda. Tu sobie tylko czystym pędzelkiem troszkę strzepię i gąbeczką, bo tak pod oczami nie bardzo lubię, a mi się trochę to rozpruszyło, ale to wygląda fajnie. I jeszcze Wam tylko pokażę, jakie kępki będę sobie nakładać. To są kępki od marki Individual i dziewczyny, dzisiaj nakładam sobie fałki, natomiast typ light. I one są niesamowicie delikatne, cieniutkie i to są te kępki w kształcie literki V, które naprawdę rewelacyjnie wyglądają na oku. Także dokleję sobie parę dziesiątek dosłownie, a w kąciku tu od przodu może 2-3 dziewiątki, żeby ten efekt był bardzo delikatny. W hurtowni Maxell możecie kupić właśnie kępki Individual i ja Wam zostawiam mój kod rabatowy na cały asortyment w tym sklepie. Także jak są tu wizażystki albo fanki makijażu, które
kleją ogólnie kępki, to ja Wam bardzo serdecznie te kępki polecam. Ostatnio sobie kleiłam kępki wczoraj w sumie, właśnie będąc w Krakowie pod Krakowem, te kępki 3D. I one, powiem Wam, że robią mega robotę, naprawdę mega komfortowo i na stronie tam możecie również zamówić sobie klej dodatkowo. Dziewczyny, skończyłam makijaż, dokleiłam sobie te kępeczki. Ja Wam powiem, że te kępki to jest jakiś hicior. Dokleiłam sobie takie tu dłuższe, takie wiecie, żeby one wyglądały niesamowicie naturalnie i mega mi się podoba ten efekt. To jakby któraś była zainteresowana, to są te właśnie V-Tape Light 0,07C, skręt C, taki bardzo cieniutki. To jest naprawdę rewelacyjny efekt na oczach. No i słuchajcie, podsumowując pierwsze wrażenia, myślę, że po kilku godzinach ja przyjdę do Was właśnie z tym podkładem. No pięknie on wygląda na twarzy. Nie rozczulajmy się tu, uciekam. Mamy godzinę 9:00. Punkt 9:00, jak ja skończyłam robić makijaż, więc myślę, że za kilka godzin przyjdę i zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Ale póki co ja w ogóle mam wrażenie, że tu jest taki blur na twarzy. Mega. Dobra. Nie rozgadujemy się. Wracam za 3 godziny. Dziewczyny, przychodzę z krótkim podsumowaniem podkładu Claresy. Minęło dokładnie 3 godziny od momentu, kiedy podkład nakładałam. I muszę Wam powiedzieć, że delikatnie się tak jakby wyświecił. Podejrzewam, że to może być też spowodowane tą taką mocną, rozświetlającą esencją z Pixi, którą nałożyłam rano. Ale zobaczcie, nic się tutaj nie starło. Jest przepiękny glow, przepiękny blask, nic nie poprawiałam, słuchajcie, nawet nie przypudrowywałam i po 3 godzinach myślę, że w dalszym ciągu ten podkład wygląda super.